Cześć, witam was serdecznie w końcu w nowym otoczeniu. Bardzo się cieszę. Jeszcze tutaj trochę słychać echo, jeszcze trochę będę nad tym pracować, ale mam nadzieję, że wam się spodoba. Chętnie przeczytam, posłucham waszych uwag, co o tym myślicie. Tak jak mówię, pewnie jeszcze tu się jakieś zmiany pojawią, ale już w końcu jest to co nowe. Ale ja słyszę echo, któreż mnie denerwuje, ale mam nadzieję, że damy radę przebrnąć przez ten odcinek. Na dzisiaj przygotowałam ulubieńców. Uzbierało mi się troszeczkę tych kosmetycznych i niekosmetycznych, więc dzisiaj postanowiłam je połączyć i pokazać wam, co mi się spodobało w trakcie, podczas ostatniego miesiąca. Zacznę od tych niekosmetycznych i zacznę od mojej ulubionej jednej z dziedzin, czyli pomadki. Na pewno nikogo nie zdziwi to, że pokażę tutaj tą pomadkę z NYXa Soft Matte Lip Cream w kolorze Cario. Pomadkę, którą kupiłam tylko do filmiku Cały makijaż pomadkami, a okazała się być świetna. Troszeczkę na początku bałam się tego bladego koloru, ale okazał się wyglądać świetnie, zwłaszcza w takich ciemniejszych makijaży. Naprawdę jest fajna, nie jest wysuszająca, wręcz przeciwnie, ale wysycha do takiego matowego wykończenia. Naprawdę dla odważnych osób, dla lubiących nudziaki, ja ostatnio ubóstwiam nudziaki, myślę, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Nie jest też jakoś bardzo droga, myślę, że jest całkiem przystępnej cenie. No i tego NYXa serdecznie wam polecam. No i długo się utrzymuje na ustach, więc to na pewno jest ogromny plus. A to, co dzisiaj mam na ustach, też dla odmiany nudziak, to jest z kolei nudziak z Urban Decay. Przepiękne opakowanie. Kremowa bardzo szminka, tutaj nie wysuszająca na pewno. Nie utrzymuje się co prawda tak długo jak ten NYX, ale też posiedzi na ustach nam troszeczkę. Już wam mówię, co to jest za kolor. To jest Matte Stark Naked. No właśnie, ona też ma matowe wykończenie, ale to nie jest wysuszające. Wiem, że dużo osób szuka właśnie matów, ale które nie zrobią z naszych ust biurów, więc te dwie pomadki świetnie się spisują. Jeżeli lubicie nudziaki na co dzień, nudziaki nosicie, to jak najbardziej te dwie pomadki są super. Kolejna rzecz, też z Urban Decay, to baza. Baza pod podkład, baza pod makijaż. Pore Perfecting Complexion Primer Potion. W takiej dość dużej tubce. Na pewno ta baza jest znana wielu osobom z tej wersji do oczu, a to jest taka duża wersja do cery. Ta baza po pierwsze przedłuża trwałość makijażu, tu nie mamy o czym dyskutować, a po drugie przepięknie wygładza naszą twarz, przygotowuje ją właśnie pod makijaż. Jeżeli macie rozszerzone pory czy jakieś niedoskonałości, ona nie maskuje niedoskonałości, ustalmy to, aczkolwiek przepięknie wygładza twarz i bardzo, bardzo mocno matuje. Więc jeżeli macie problem ze świeceniem się, właśnie z rozszerzonymi porami, to ja myślę, że ten produkt jak najbardziej się u was sprawdzi. Mam nadzieję, u mnie się sprawdza. Kolejna rzecz to kredka. Kredka do brwi z Golden Rose. Ja robiłam już jej osobny test. Kredka jest, uwielbiam ją, bo ma bardzo fajny kolor, ale ja też uwielbiam najbardziej to, że ona jest tak bardzo precyzyjna. Ma taki maluteńki rysik, przez co można bardzo sobie dokładnie i precyzyjnie wyrysować brwi, dorysować tam, gdzie chcemy. Przy tym, jak się ładnie wyczeszę, ładnie zaaplikuję, to daje taki naturalny efekt. Produkt, jak wiadomo, Golden Rose nie jest zbyt drogi, więc w miarę na każdą kieszeń myślę. Jeżeli szukacie właśnie czegoś fajnego do brwi, precyzyjnego, jakieś kredki, to ja bardzo polecam. Następnie mam perfumy. Perfumy marki Etam. Ta marka jest kojarzona raczej z bielizną, z takimi rzeczami do spania, ale ma też swoje kosmetyki. No i właśnie mi bardzo przypadła do gustu ta woda toaletowa. Tak, w sumie to jest woda toaletowa. Podejrzewam, że jest tu napisane po francusku, więc może kompromitować się nie będę, ale przebitce na pewno dokładnie zobaczycie, jak ona się nazywa. Nie mogłam nigdzie znaleźć, jakie ona ma nuty zapachowe, ale to, co mnie w niej urzeka, to jest ona jest bardzo słodka, ale jednocześnie taka dość tajemnicza i taka głęboka. To nie jest taka płytka słodycz, bo ma w sobie ogromne nuty wanilii, które są najdłużej, jakby wyczuwalne, one najdłużej zostają, te inne po jakimś czasie się utleniają. Ta wanilia słodka zostaje z nami na długo, ale ma też jakieś takie nuty lekko korzenne, takie mocniejsze, więc nie jest to typowy słodziak, ale właśnie taki ciekawy waniliowy zapach. Jeżeli będziecie gdzieś kiedyś na zakupach właśnie w pobliżu sklepu Etam, to ja polecam zobaczyć, bo one też ma całkiem przystępne ceny, mają te wody. Utrzymywanie? Utrzymuje się całkiem długo, nie jakoś super długo, ale myślę, że za te ceny jest naprawdę w porządku. I ciekawy, słodki zapach, jeśli lubicie. No i jeszcze coś tutaj jednego pachnącego. Nie mam pojęcia, czy to jest dostępne w Polsce. Ja w ogóle pierwszy raz się na to natknęłam ostatnio. Imperial Leather. Tak naprawdę to mój chłopak kupił sobie z tej firmy żel, a ja odgapiłam, ale on miał męski i co mnie w nim urzekło, to on bardzo długo utrzymywał się na ciele, więc i ja
spróbowałam, postanowiłam spróbować. Wybrałam raspberry, czyli malinkę i pomegranate, czyli granata. O! Przepięknie pachnie i faktycznie bardzo długo utrzymuje się na ciele. Nie wysusza, jestem bardzo, bardzo ciekawa, czy jest to w Polsce, bo ja tego nigdy wcześniej nie widziałam. No ale jak mieszkacie na wyspach, to w funciaku to jest, w dealsie. Bardzo fajna rzecz za euro 50. Teraz przejdę do ulubieńców nie kosmetycznych, też mam ich kilku. Nie miałam kompletnie czasu na filmy, oj nie. No i wiadomo, że tutaj w tej kategorii pojawi się troszeczkę rzeczy do domu. Przyszykowałam też, nie, szykuję dla Was dwa aszchole domowe, które pojawią się, mam nadzieję, jako kolejne filmiki, także czekajcie. A już dzisiaj taki malutka namiastka tego, co mam rzekł najdłużej, co najbardziej mnie urzekło, co mi się sprawdziło. Tak, no nie wszystko, no bo te hole będą, no będą obszerne, ale to jeszcze tam się rozgadamy. A teraz ulubieńcy właśnie ci domowi i nie tylko. Najpierw YouTube i blog. Może właśnie jak już jestem przy tym domu, to zacznę od tego. Lovingit.pl to jest blog, tak, blog, dobrze mówię, ale też ja obserwuję stronkę na Facebooku, podlinkuję Wam. Przepiękne rzeczy, to jest blog właśnie taki domowy o urządzaniu wnętrz, home decor. Bardzo, bardzo dużo inspiracji. Ja tam bardzo z tego korzystałam. Wiele zdjęć sobie zachowałam do folderu inspiracje, żeby coś odgapić. Bardzo w moim stylu. Biel, szary, skandynawski styl, ale nie tylko, też nowoczesny. Naprawdę, jeżeli szukacie jakiejś inspiracji do urządzania wnętrz, coś robicie, przeprowadzacie się, ale nie tylko, nawet jeżeli chcecie odświeżyć miejsce, w którym mieszkacie, to polecam tam zajrzeć, właśnie może coś Wam wpadnie w oko, czymś się zainspirujecie. Ten blog jest po prostu ogromnym, przeogromnym zbiorem właśnie tych inspiracji. Jest też mnóstwo takich metamorfoz, a to też jest bardzo inspirujące metamorfoz. Druga sprawa, kanał w zasadzie YouTube'owy, który muszę Wam polecić, bo dziewczyny są genialne, to kanał urodowy, ale nie tylko. Przepięknie prowadzony, bardzo profesjonalnie, ładna jakość, wszystko dopracowane, a jednocześnie z takim luzem, który ja robię, może też mam nadzieję, ale lubię, taki lekko śmieszkowaty, zabawny. Prowadzą go dwie mega sympatyczne dziewczyny, Martyna i Karolina. Tak się jakoś składa, że akurat Karolina, można powiedzieć, jest moją koleżanką ze studenckiej ławki. Studiowałyśmy razem na roku. Ostatnio nawet gdzieś tam o tym pisałyśmy, że Karolina nie spodziewała się, że będzie robiła to, co ja. A jednak, dziewczyny mają relatywnie mało subskrypcji jak na to, jak dobrym są kanałem. Ja już je polecałam na Snapchacie. Koniecznie idźcie zobaczyć, na pewno Was zainteresują, na pewno Wam się spodobają, mam taką nadzieję. No i koniecznie zostawcie im suba, bo bardzo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. Jednocześnie pośmiać, uśmiać i miło spędzić z dziewczynami czas. Pozdrawiam Was serdecznie. Dwie piosenki mam do polecenia. Pierwsza to Adele. Tu chyba nikomu Adele nie trzeba przedstawiać i nie trzeba mówić, dlaczego kocha się Adele. Ale mi ostatnio wpadła w ucho i cały czas gdzieś brzęczy, albo w głowie, albo na głośniku. Send My Love. Zobaczcie, jak jeszcze nie znacie, ale myślę, że większość z Was zna. A kolejna piosenka to jest taki hymn wakacji, ona chyba wszędzie po prostu brzęczy, wszędzie ją słychać. Jak jeszcze jej nie słyszeliście, to musicie ją sprawdzić. Ma taki właśnie summerowy letni flow. O, letni flow chciałam powiedzieć, bez użycia tego angielskiego słowka. A piosenka to jest This Girl i mam nadzieję, że tutaj wykonawcę dobrze czytam. To jest Kungs, Paweł's Cooking on Tree Burners. Tak, mam nadzieję, że dobrze. Jak nie, to na pewno mnie poprawicie. No i tyle. Przychodzę do tych rzeczy domowych, chociaż nie, jeszcze mam jedną z jedzenia. Pokazywałam ją na Instagramie i wszyscy oszaleli, ja też oszalałam. To jest gorąca czekolada, ale tutaj gorące czekolady w Irlandii, Anglii, to są takie bardziej kakao w ten sposób. No i tu jest coconut hot chocolate, add hot milk or hot water. Nie wiem, jak to można pić z wodą, z mlekiem jak najbardziej, to jest Bounty. Jeżeli kochacie Bounty, to pokochacie też to. Koniecznie dajcie znać, czy to jest dostępne w Polsce, bo tutaj ja znalazłam to w dealsie właśnie w funciaku za 1,50 i ono jeszcze ma takie kawałki czekolady, jest po prostu przepyszna, a z mlekiem kokosowym to już nie mam słów, naprawdę piechota. Może do Polski przyjdzie, bo mam wrażenie, że to jest nowość i oby przyszło. Teraz już przechodzę do sekcji stricte domowej i zacznę od mojej przeprowadzki, która widzieliście zresztą, jak przebiegała. Przebiegła dość sprawnie, nie było tak źle, nie było luksusów, nie było super, ale nie było tak źle, jak myślałam. Kiedyś dawno już temu pytałam Was o radę odnośnie przeprowadzki, no i właśnie wiele z Was poleciło mi torby z IKEA. I ja się pytam, jak ja bez nich żyłam wcześniej. Wiem, że to jest głupie pokazywać na urodowym kanale torby z IKEA, ale naprawdę one mogą uratować
uratować życie wielu osobom. Jedna wielka, ta akurat kosztowała 3 euro, bo ona jest na zamek, ale te już po 70 centów. Wszystko w niej przeniesiesz. Przeprowadzisz się w tych torbach, są bardzo pomocne. My nie mamy samochodu, więc ja sobie ze sklepu noszę też rzeczy w tej torbie. Ona ma duże uszka, jest wytrzymała. Naprawdę za tą cenę te siatki robią robotę. No i tak jak mówię, bardzo pomagają w przeprowadzce. Także jeżeli jeszcze tych siatek nie macie, to koniecznie musicie się w nie zaopatrzyć. Tak, perfekcyjna pani domu musi mieć taką siatkę. Ona pewnie też jeszcze w holu się pojawią. Ale ja już nic więcej o holach nie zdradzam. Wszystko, co tu teraz pokażę, pewnie jeszcze w holu będzie. Oczywiście mają ulubione motywy, jak można zobaczyć, to jest miedź i biały i troszeczkę marmuru. No i właśnie tutaj mam taki przepiękny kubek marmurowy z koparowym, z miedzianym spodem. Przepięknie wygląda i uwielbiam go, to jest teraz mój ulubiony kubek i on jest z Dance Home. Dance Home to jest taki sklep tutaj w Irlandii, spożywczy, rzeczy do domu, ubrania i tak dalej. Niestety tylko w Irlandii, ale jeżeli macie sposobność dostać jakimś cudem ten kubek, chyba w Anglii go nie ma, jakąś sposobność, żeby dostać ten kubek, bardzo polecam. On kosztował 4 euro i uwielbiam go. Teraz znowu bardzo perfekcyjna pani domu, żebym tylko nie wylała wody. Przyniosłam czajnik, z którego jestem mega zadowolona. Bardzo szybko gotuje wodę, jest bardzo pojemny, bo to jest taki, o, duży na brzuszek. Już też go pokazywałam we vlogu. To jest DeLonghi, tak się chyba czyta tę markę. Najtańszy nie był, do najtańszych nie należy, ale wygląda przepięknie i sprawdza się świetnie. Naprawdę cichutko w miarę działa, chociaż nie aż tak cicho to nie, ale szybciutko tę wodę zagotowuje. No i wygląda przepięknie, jeżeli szukacie jakiegoś takiego właśnie designerskiego gadżetu do domu, to jak najbardziej. Tutaj jest spód, który jest właśnie, już by było po kubku. Złapałam nogą, na szczęście udało się. Właśnie takiego designerskiego troszeczkę czajnika, a jednocześnie wygodnego, bo dużego i szybkiego, bardzo polecam. I ostatnie, świeczkowe królestwo. Oczywiście w domu musi pięknie pachnieć i niektórzy mówią, po co palić świeczki, przewietrz. Ja mi wietrze mieszkanie jak oszalała, uwielbiam zapach świeżego powietrza i nic go nie przebije, ale jednak jak świeczką pachnie w domu, strasznie się gestykuluje. Bo się ekscytuję w nowym miejscu. Jak świeczką pachnie w domu, to też jest spoko. Mój ulubiony zapach, który jest w sypialni i jest to zapach Yankee Candle. To jest chyba zaraz po Soft Blanket albo razem z Soft Blanket. Chyba ten jest pierwszy, bo w końcu kupiłam dużą świecę. Najulubieńszy to jest Lake Sunset. Bardzo ciężko jest mi opisać, jak on pachnie. Już wiem, czemu tak kocham ten zapach. Właśnie sobie wygooglowałam, żeby wam troszeczkę naświetlić sytuację. Wosk z rzeźkiej linii zapachowej Yankee Candle, ale dla mnie on jest słodki. Syry Classic, wyczuwane aromaty to ozon, jakkolwiek pachnie ozon, drewno oraz ananas. Właśnie dlatego pewnie tak go kocham, bo on tak mocno pachnie ananasem. Uwielbiam te świece i już wiem, czym Yankee Candle przeważają nad innymi świecami. Zaraz wam pokażę inne świece. Yankee Candle po zgaszeniu o wiele, wiele dłużej utrzymują się w pomieszczeniu. Więc jednak wiemy, za co płacimy. Ta akurat była na promocji, ale to też zostawię do holu. I jeszcze dwie świeczki, które też uwielbiam i przepięknie pachną, bardzo wyczuwalnie. Aczkolwiek, tak jak mówię, niestety one tak później nie zostają w pokoju na długo. Pierwsza to jest Spring Rain i to jest Tuscany Candle, ale one są łudząco podobne do tych właśnie z Yankee Candle, Village Candle. Spring Rain to on właśnie takim pachnie rzeźkim, wiosennym deszczem. Przepięknie. Podobnie troszeczkę może do November Rain z Yankee Candle. Nie jestem do końca pewna. No i mój najulubieńszy, bo jak mnie śledzicie, to wiecie, że ja kocham bez. A tu jest po prostu czysty, przepiękny bez, zamknięty w tym słoiczku. I właśnie to jest też Tuscany Candle. No, tyle. Lilac. Rich and Floral. I właśnie taki jest. Bogaty kwiatowy. Uwielbiam, on stoi w salonie i wchodzę i taki czuję maj w Polsce w salonie, bardzo mi się podoba. Tyle z moich ulubieńców, mam nadzieję, że wam się spodobali, że coś sobie popatrzyliście. Dajcie mi koniecznie znać właśnie, co sądzicie o nowym ustawieniu, nowym tle. Muszę jeszcze tutaj trochę popracować nad światłem. No, na tło jest chyba spoko. W każdym razie to nie jest jeszcze ostateczna wersja, ale chętnie posłucham, co o tym myślicie. Tutaj mam też kilka miejscówek tak naprawdę do nagrywania, więc będziemy myśleć, będziemy się zastanawiać, a hole już obiecuję niedługo, następne kolejne filmiki, za niedługo zabieram się do nagrywania. A teraz się z wami żegnam.
Pozdrawiam i do zobaczenia.